Ja tu zejdę, ty tam stój, Krzysiu. I na razie mi tu nie podchodź. Do końca tego roku zostało jakieś może 10-11 godzin. Także kończy się już 2022 rok. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy dzisiaj 30. Ach, te kłady. Słuchajcie, mamy 31 grudnia, a więc ostatni dzień roku. Na pewno część z Was, może znaczna część, przygotowuje się do Sylwestra. Ja postanowiłem dzisiejszy dzień spędzić nad wodą, może nie cały dzień, ale jakieś 3 godzinki. Zbliża się godzina 12, jest południe, towarzyszy mi piękna pogoda. W ogóle nie przypomina tej pogody sprzed prawie 2 tygodni, kiedy to można powiedzieć, że cała Polska była przytulona białym puchem. Niektóre łowiska po prostu pozamarzały, część z Was już doświadczyła wędkarstwa podlodowego. No ja natomiast po prostu, był to przede wszystkim dla mnie taki czas pauzy wędkarskiej. No jeszcze nie miałem możliwości wędkowania pod lodem. Może kiedyś skuszę się i spróbuję też troszeczkę pobawić się w wędkarstwo podlodowe. No ale słuchajcie, zrobiła się taka pogoda, no, że niestety raczej w najbliższym czasie nie będzie to możliwe. Ja dzisiaj wybrałem się wspólnie z moim synem Krzysiem na ryby, aby jeszcze ten ostatni dzień tego roku jakoś tak miło spędzić. Krzysiu się gdzieś tam za kamerą chowa. Słuchajcie, naszym celem dzisiaj będą klenie i okonie, także tych ryb będę szukał. Oczywiście każdy inny przyłów też mnie mega ucieszy. Oczywiście tak już na zakończenie tego roku. W ostatnim filmie już tak oficjalnie kończyłem ten sezon, ale mówiłem Wam, że jeżeli pogoda dopisze i da możliwość powędkować, oczywiście z tego skorzystam. No dzisiaj jest przepięknie, choć przez moment niebo zasnuły ciemne chmury, nawet przez chwilę pokropiło, ale w tej chwili wyszło piękne słoneczko i naprawdę czuję się, jakby to był początek wiosny. Jest ciepło, myślę, że około 10, może 11 stopni gdzieś tak będzie, także naprawdę fantastyczna aura mi dzisiaj towarzyszy. Wędka już uzbrojona, gotowa do akcji. Nawet przed chwilą oddałem kilka takich sondujących rzutów. No i co? Wędrujemy rzeką Prosną, szukamy ryb. Mam nadzieję, że w tym odcinku zobaczycie jeszcze jakąś fajną rybę. Tak na koniec tego roku. No i już tak finalnie na koniec tego sezonu. Lecimy. Bardzo fajne miejsce, ale widzę, jest tutaj po tej mojej stronie bardzo płytko. Ale o kurde, tego nie chciałem, żeby to się tak skończyło, ale się udało. Niestety, ale to jest taka fajna też meta kleniowa. Kleniom by tu nie przeszkadzało nawet pobyć. No to takie ryby, że wszędzie można je trafić. Tu
są też jeszcze te takie łąki roślinności, takie już obgniłej. No i czasem gdzieś o coś przyhaczam i takie właśnie obgniłe roślinki. No zacząłem od tej tanty, która ostatnio dała mi tego szczupaka i na razie jest, więc próbujemy. Tu jest jakaś gałąź w wodzie i robi takie tutaj jakieś zamieszanie, może przy tym jakaś ryba się kręcić. No trzeba obłowić tutaj ten rewirek. Naprawdę to są takie miejscówki, gdzie mogą te kleniki gdzieś tam się czaić. Staram się w miarę tę przynętę spokojnie prowadzić. Bez jakichś gwałtownych ruchów. Te ryby teraz, mówię, zimą, gdzie no od kilku dni tak naprawdę już towarzyszy tutaj nam... Aj, chyba udało się. Myślałem, że jakiś konkretny zaczep. Jak na razie taka mała przynętka, ale mówię, jest tutaj ta rzeka dosyć zarośnięta, no i są te rośliny pod wodą. Dobra, porzucam tu jeszcze chwilkę i będę szedł, szukał jakichś fajnych miejsc, ewentualnie wybiorę się na nieco głębszy odcinek rzeki i pójdę bardziej w górę. No ale tu się trafiały fajne okonie. No i poszukamy jakieś miejscóweczki. Łatwe miejsce, ale fajna prostka, na której może fajna ryba być. Zobaczcie, to jest fajna meta, no ale wymaga nie lada takich umiejętności, żeby pod tymi gałęziami precyzyjnie podawać przynętę. Do końca tego roku zostało jakieś może 10-11 godzin, także kończy się już 2022 rok. No jaki to był rok dla mnie wędkarsko. 76 wyjść, wyjazdów na ryby. Dla jednych będzie to mało, dla innych będzie to dużo. Biorąc pod uwagę ten fakt, że jestem ojcem, mężem, mam gromadkę dzieci, oczywiście pracuję, no a wędkarstwo to taki dodatek, moja pasja, moje hobby, któremu trudno byłoby w takiej sytuacji poświęcać się całkowicie, no i na te ryby jeździć wręcz codziennie, ale i tak nastąpił u mnie progres, bo w poprzednich latach tych wyjazdów było no trochę mniej, a w tym roku udało mi się aż 76 razy, włącznie z tym dzisiejszym wypadem na ryby. Jeżeli chodzi o aspekty czysto wędkarskie, rok 2022 był rokiem trudnym, nie był to łatwy rok. Niestety życiówek wiele nie pobiłem, a według moich danych tak naprawdę jeden rekord życiowy został przeze mnie w tym sezonie poprawiony. To oczywiście kleń, którego jakieś 2-3 miesiące temu złowiłem właśnie na tej rzece Prośnie. Poza tym dominacja drobnej ryby. No niestety z dużymi rybami w tym roku było bardzo, bardzo słabo. Jakieś oczywiście
może pojedyncze gdzieś kontakty były, ale po prostu przegrałem walkę. Także dominowała w tym roku drobna ryba. No ale to jest też jeszcze taki aspekt jeden. Ten sezon zdominował u mnie spinning. Zaliczyłem 4 wypady na białoryb z wędką spławikową. Niestety inne metody poszły w tym roku w odstawkę. Ganiałem głównie z lekkim spinningiem, także specjalnie nie nastawiałem się na jakieś właśnie duże okazy, ponieważ moimi celami no, były ryby, choć się trafiają. Oczywiście przeszklenie, jazie mogą też być sporych rozmiarów. No i okonie. Te ryby w tym sezonie u mnie jakby stanowiły taki główny cel wypadów z lekkim spinningiem. Oczywiście udało mi się przy tej okazji również złowić sporo drobnego szczupaka niestety, no i sandacza. Sezon sandaczowy, który w tym roku rozpoczynałem 1 czerwca, spędziłem 3 dni na wyjeździe ganiając za sandaczami. Totalna klęska, porażka, ani jednego wymiarowego sandacza nie zaliczyłem, nawet niewymiarowego. Także w tym roku nie było relacji z wyprawy sandaczowej, ponieważ to był po prostu totalny falstart. Wyjazdów na ryby, a w tym 26 wyjazdów, gdzie wracałem o przysłowiowym blanku. Co to oznacza? Że w danym dniu albo nie miałem w ogóle kontaktu z żadną rybą, czyli najmniejszego trącenia, albo był kontakt, ale ryba wygrała. 26, to jest myślę około 40% moich wypadów było pustych. To i tak zrobiłem duży progres, jeżeli chodzi o wędkarstwo spinningowe, a zwłaszcza to wędkarstwo lekkie. Także tutaj z tego faktu jestem naprawdę mega zadowolony. I udawało mi się łowić ryby w takich okresach, gdzie we wcześniejszych latach no, sprawiało mi to jakieś duże trudności. Także tutaj odnotowałem progres. No, jeśli chodzi o ilość złowionych ryb, no myślę, jest to, bym powiedział, pod względem ilości bardzo dobry dla mnie rok, bo złowiłem znów tych ryb najwięcej w tym sezonie w porównaniu do poprzednich lat. Także tutaj nastąpił progres. Natomiast był to bardzo trudny rok, jeśli chodzi o duże ryby, zwłaszcza tutaj mam na myśli sandacze i szczupaki również. Tym bardziej na te szczupaki jakoś specjalnie się nie nastawiałem. Kilka wylotów takich z jakby cięższym zestawem robiłem, ale albo były to drobne ryby, ale nie było wyjść jakichś takich większych okazów. Także tutaj ten sezon wypadł mi bardzo słabo. No jest to taki, bym powiedział, jak dla mnie najgorszy sezon, bo nie miałem naprawdę kontaktu z jakimiś dużymi rybami. Oczywiście mam na myśli te konkretne gatunki, czyli sandacze i szczupaki. To oczywiście był początek lata. Jesienią już rzadziej wychodziłem na jakieś tam takie cięższe spinningowanie. Zaliczyłem kilka wypadów właśnie szukając sandaczy takich jesiennych, ale bezskutecznie. Natomiast ta późna jesień, gdzieś tam przełom jesieni i zimy, docierały do mnie informacje, że te wody, na których ja łowię, zaczęły się jakby otwierać i wchodziły naprawdę bardzo fajne, okazałe ryby. No ja niestety akurat nie byłem w tym czasie, więc
trudno mi się nawet wypowiadać. Rok generalnie słaby, ale kilka jakichś tam na pewno pozytywów z tego sezonu wyciągnę dla siebie. Rok 2022 to również rok nie do końca zrealizowanych planów i pewnych moich założeń, które lubię z początkiem kolejnego nowego roku sobie jakieś tam robić, zakładać. Przede wszystkim w tym roku nie udało mi się odwiedzić kilku nowych łowisk, no, które były w centrum mojej uwagi na ten rok. No niestety nie udało się. Przede wszystkim była to rzeka Odra, na którą chciałem się wybrać. No niestety nie udało się, a później już wiecie, jaka sytuacja na rzece Odrze zapanowała, to tym bardziej. Chociaż te niektóre miejsca, które miałem w planach odwiedzić, raczej tam były poza zasięgiem tego skażenia. No ale no nie udało mi się w tym roku na rzekę Odrę pojechać. Ostatni raz nad rzeką Odrą z wędkami byłem dosłownie ma 20 lat temu. Jako młody chłopak, nastolatek. Natomiast w ostatnich latach mojej aktywności wędkarskiej no, nie miałem jakoś takiej okazji, żeby pojechać. No i drugą większą rzeką, jaką też miałem w planach odwiedzać i w miarę chciałem to robić regularnie, no to była rzeka Warta. Najbliższy dla mnie odcinek rzeki Warty leży ode mnie jakieś 40, myślę, kilometrów gdzieś, ale po prostu jakoś mi nie było po drodze, no i trudno mi było się zebrać. No i niestety, ale te dwie wody jakoś w tym roku po prostu no nie wypaliły u mnie. Mam nadzieję, że to się zmieni w tym już nowym roku. Dużą uwagę poświęciłem rzece Prośnie, chciałem na maksa ją tutaj rozpracować. Przede mną naprawdę są jeszcze fajne odcinki rzeki. Także na pewno w niedalekiej przyszłości rzeka Prosta również naprawdę będzie często gościła na moim kanale, bo jeszcze jest przeze mnie dużo do odkrycia i myślę, że jeszcze niejedną fajną rybę mi wypłaci. No też były brane pod lupę jeziora, stałe zbiorniki. Na jednym udało mi się w tym roku być. Niestety filmu nie robiłem. Było to takie spotkanie towarzyskie połączone z wędkowaniem. Nawet wtedy trochę jakiejś tam drobnej ryby połowiłem. Głównie takie mniejsze do 40, pod 50 cm szczupaki. Ale nie robiłem z tego relacji filmowej. I to był mój taki jednorazowy wypad nad wodę, nad którą też miałem bywać częściej, ale też nie wyszło. Dzisiaj tu jakieś dojście jest. To jest właśnie czas, kiedy wiosną albo jesienią, zimą można sobie miejscóweczki ponamierzać, bo później dojście do tych miejsc
to możliwe jedynie jest przy pomocy maczety. Póki co no nie widać tych ryb. Woda po prostu sprawia wrażenie no martwej. Gdzieś te ryby się poprzemieszczały, chociaż teraz na tym odcinku, na którym no od jakiejś chwili wędkuję, no mogę spodziewać się fajnej ryby, bo klenie to takie ryby, że no można je tutaj namierzyć, trafić. Kwestia, myślę, też odrobiny jakiegoś tam wędkarskiego szczęścia też by się przydała. No, ale nie tracę jeszcze wiary. Zawsze jakaś szansa, dopóki przynęta w wodzie, wszystko zdarzyć się może. Słuchajcie, kończymy 2022 rok. Oczywiście kończy się jakby kolejny etap mojego wędkarskiego życia, a już za chwilę rozpoczyna się kolejny. Również kończy się pewien etap mojego takiego YouTube'owego również życia. Kolejny sezon za nami wędkarski na moim kanale. No, przybyło was troszeczkę znowu, tak więc w tym roku pęknął kolejny 1000, a więc już ponad 2000 widzów mojego kanału. Cieszę się ogromnie. No, myślę, nie ma takiego jakiegoś tempa mój kanał, ponieważ w ostatnim czasie tych filmów na moim kanale no, było zdecydowanie mniej niż w tej pierwszej połowie tego roku. Oczywiście chciałbym to zmienić. To oczywiście jest kwestia czasu, czasami może i też warunków do nagrywania filmów, ponieważ tematów naprawdę jest sporo, które gdzieś tam mam w zanadrzu do przygotowania. To wymaga oczywiście nakładów czasowych, słuchajcie, i nie tylko, no do tego mówię, obowiązki, no i ta druga połowa po prostu no troszeczkę wyglądała inaczej niż to też sobie zakładałem. Założenia na ten rok były takie, że przynajmniej te 4-5 filmów na miesiąc uda mi się na kanał wrzucić. No niestety ta średnia no troszeczkę się popsuła w tej drugiej połowie. No ale mam nadzieję, że uda mi się to zmienić. Z kanału nie rezygnuję. Wchodzimy w kolejny rok, nowe wyzwania przede mną. Tematów, jak mówię, trochę jest, także myślę, że ten kolejny rok będzie też będzie ciekawy, może i ciekawszy. Tego sobie oczywiście życzę. No i mam nadzieję, że was również będzie przybywało. No i słuchajcie, to tyle takiego gdzieś tam małego podsumowania minionego sezonu. Może gdzieś tam w kolejnych odcinkach będę wracał do tego, co się działo. Moi drodzy, 2022 sobie jeszcze pomału dobiega końca. Zostało jeszcze tam około 10, może od 9 godzin. Dlatego z okazji zbliżającego się nowego roku, a być może już ten film oglądacie w tym nowym 2023 roku, dlatego na ten nowy rok chciałbym wam złożyć najlepsze noworoczne życzenia. Przede wszystkim życzę wam dużo, dużo zdrowia. Mając zdrowie, tak naprawdę ta cała reszta to już jest dodana. Życzę wam spełnienia waszych najskrytszych marzeń, tych na tej płaszczyźnie, nie wiem, rodzinnej, zawodowej, no i w szczególny sposób tej wędkarskiej. Życzę wam naprawdę w tym nowym 2023 samych takich wielkich, nie mieszczących się w tym kadrze ryb. Abyście, słuchajcie, nie tracili wiary, nadziei. No i przede wszystkim życzę wam dużo
dużo miłości w tym nowym 2023 roku. A my z Krzysiem lecimy dalej na kolejną miejscówkę, chociaż słuchajcie, tutaj jeszcze porzucam, bo jest fajna. Także oddaję kolejne rzuty. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś, słuchajcie, jeszcze mam tą wiarę, że jeszcze jakiegoś kluska fajnego tutaj dopadnę. Moi mili, moje sylwestrowe wędkowanie dobiegło końca. No jest już 15:13, tak więc jakaś godzina i słoneczko już gdzieś tam się schowało poniżej linii horyzontu, także godzinka i będzie robić się szarówka. Przeszedłem kawałek tej wody. O tej porze roku oczywiście dostęp do rzeki jest dużo, dużo lepszy. Można naprawdę obłowić sporo fajnych miejsc, no ale woda tego typu, właśnie jak rzeka, jest wodą trudniejszą. I ja myślę, że i w porę dnia, i w jakiś tam, nie wiem, moment właściwy trzeba się wszczelić, dopasować również i sprzynętą, i no wiele, wiele czynników może wpłynąć na to, czy ten dzień będzie udany wędkarsko, czy po prostu będzie o tyle fajny, że spędziło się ten czas nad wodą, bo to zawsze jest bezcenne na łonie natury. No ryba żadna nie wyszła, może zabrakło mi tego dzisiaj znów wędkarskiego szczęścia, bo ja myślę, że o tej porze roku, zwłaszcza właśnie zimą, na tej rzece naprawdę jest ono potrzebne. Mi tego dzisiaj wędkarskiego szczęścia zabrakło, ale ja w ogóle się tym nie przejmuję. Cieszę się, że mogłem dzisiaj tutaj sobie pospacerować z Krzysiem, który dzisiaj gdzieś tam stał po tej drugiej stronie kamery. Zaczerpnęliśmy świeżego powietrza, jest naprawdę pięknie, cudownie, pogoda fantastyczna, taka niezimowa i to się liczy. To tyle w dzisiejszym odcinku, jeszcze raz dzięki za to, że jesteście, że jest was, że już jest was trochę na tym moim kanale, no i że przybywa was coraz więcej widzów. Z tego powodu mega się cieszę. Pamiętajcie o tej łapce pod filmem. Zostawcie komentarz. A nowi widzowie, jeżeli chcecie, pozostańcie na dłużej i subskrybujcie mój kanał. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce, ale już w nowym 2023 roku. To tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia.